A dzisiejszy tekst to podstawa z listu do Efezjan, 4 rozdział, wiersz 29. I słowa apostoła są następujące. Żadna mowa nieprzyzwoita niech z ust waszych nie pochodzi, ale taka, która jest dobra ku zbudowaniu, aby przyniosła błogosławieństwo słuchającym. I posłuchajmy pierwszego komentarza ze strażnicy. Człowiek o zdeprawowanych upodobaniach zasłania się sumieniem, twierdząc, że mówienie prawdy jest zawsze właściwe. Gdy Bóg potępiał obomowę i oszczerstwo jako uczynki ciała i diabła, nie mógł mieć zatem na myśli, że mówienie prawdy jest obmową, lecz musiał mieć na myśli wypowiedzi fałszywe, nieprawdziwe. Takie rozumowanie jest wielkim błędem. Obmowa jest obmową, bez względu na to, czy mówi się prawdę, czy fałsz. I za taką uważane jest nie tylko przez prawo Boże, ale także przez prawa ludzi cywilizowanych. Obmową jest wszystko to, co wypowiedziane jest z zamiarem zaszkodzenia drugiemu, bez względu na to, czy jest to prawdziwe, czy fałszywe. A prawa ludzkie zgadzają się z prawem Bożym, że takie szkodzenie drugiemu jest złem. Tyle komentarz ze strażnicy. Na początek wybrałem kilka wersetów. Jest ich o wiele więcej, ale myślę, że kilka będzie bardzo pouczających i nasz przewodni werset z Biblii Tysiąclecia. Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. No tu oczywiście, jak i wielokrotnie nasz Pan mówi, świętymi bądźcie, doskonałymi. Tak samo i tutaj Paweł przedstawia jakby idealnego naśladowcę Pana w swoim zachowaniu, myśleniu, wypowiedzi. Co oczywiście, będąc niedoskonałymi, wcale nie jest takie proste. I Ewangelia Mateusza, 15 rozdział od wiersza 17 do 20. Podstawą do tej wypowiedzi była uwaga faryzeuszy, że uczniowie niewłaściwie się zachowują, nie myją rąk, nie przestrzegają ustaw starszych. Nasz Pan zareagował w taki sposób. Czy nie rozumiecie, że wszystko, co wchodzi do ust, idzie do żołądka i na zewnątrz się wydala? A co z ust wychodzi, pochodzi z serca i to kala człowieka. Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa, rozpusta, kradzieże, fałszywe świadectwa, bluźnierstwa. To właśnie kala człowieka, ale jedzenie nieumytymi rękoma nie kala człowieka. A faryzeusze, przynajmniej na zewnątrz, byli bardzo skrupulatni co do przestrzegania tego, w iście faryzejski, czyli obłudny sposób to czynili, a oczywiście wielokrotnie chcieli naszego Pana, jak to jest zapisane, złapać na słowie. To było między innymi jeden z takich przykładów. A jednocześnie chcieli siebie wysforować, że jacy oni są święci. Psalm 39, wiersz 1. Będę strzegł moich dróg, abym nie zgrzeszył językiem. Nałożę na usta wędzidła, dopóki niegodziwy będzie przede mną. No, trzeba przyznać, że psalmista wysoko postawił sobie poprzeczkę i tutaj stara się według tego w dalszym ciągu żyć. I ciekawym takim porównaniem jest, nałożę na usta wędzidło. Wędzidło zakładało się na przykład koniom, żeby do których przywiązywało się lejce i łatwiej było sterować, prowadzić konia. Oczywiście wędzidło nie zamykało koniowi pyska i tak samo psalmista nie ma wcale na uwadze, że już
nie zgrzeszę językiem swoim, prawda, jeżeli wędzidła założy, nie? Ale to pokazuje jakby pewien sposób hamowania. Będę miał na uwadze, ażeby nie grzeszyć językiem. Jakub, o, bardzo dużo poświęca takim właśnie psychologicznym, można by powiedzieć, rozważaniom, między innymi na temat języka. I jeden przykład z jego listu, 3 rozdział, wiersz 10-11. Z tych samych ust wychodzi błogosławieństwo i przekleństwo. Tak, bracia moi, być nie powinno. Czy źródło wydaje z tego samego otworu wodę słodką i gorzką? A odpowiedzią jest Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, wiersz 45. Człowiek dobry z dobrego skarbca serca wydobywa dobro, a zły ze złego wydobywa zło, albowiem z obfitości serca mówią usta jego. I jest i gorzka mowa, przykra, to się zdarza. I kwituje jakby te myśli, jeszcze raz Jakub, 3 rozdział, wiersz 2, w przekładzie Biblii Poznańskiej, wszyscy bowiem błądzimy w wielu rzeczach. Kto nie grzeszy słowami, ten jest człowiekiem doskonałym, zdolnym też całego siebie trzymać na wodzy. Tak, w kilku, z perspektywy kilku wersetów przedstawia się ta sprawa i te rozważania na ten temat listu Efezjan, 4 rozdział, wiersz 29. Nie spodziewamy się w naszym upadłym ciele, abyśmy byli wolni od grzechu w myśli, słowie i uczynku. Jednak nasza wierność dla Pana i nasze uzyskanie Jego pochwały będą proporcjonalne do trzymania naszego ciała pod kontrolą. Tylko w miarę tego, jak zrzucamy z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodziewamy się w nowego, ukrytego, wewnętrznego człowieka z niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem, możemy być zwycięzcami i spodziewać się usłyszeć słowa naszego Pana: dobrze, sługo dobry i wierny. List do Kolosan, 3 rozdział, wiersz 9 i 10. To dla tych może braterstwa, którzy nie mają możliwości patrzenia na ekran, albo nie są na sali. I pierwszy list Piotra, 3 rozdział, wiersz 4. Najliczniejszy bodaj odsetek ludzkich grzechów to grzechy mowy. Od nich stara się tu święty Paweł powstrzymać adresatów, kładąc nacisk na dobry użytek z daru mowy. Motywacja zakazu i nakazu mamy wybierać między szkodliwością a charakterem budującym rozmowy. List do Kolosan, 4 rozdział, wiersz 6. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Sól konserwuje, ale także dodaje no, takiego smaku, czyli nie będzie ani za gorzka potrawa, czyli mowa, ani złośliwa, czy coś w tym rodzaju. Apostoł Paweł występuje przeciwko nieprzyzwoitej, wulgarnej mowie. Mowa chrześcijanina powinna budować drugiego, powinna mu pomagać. Elifas z Temanu, znany z księgi Hioba, daje wyraz wielkiego uznania dla Hioba, kiedy mówi: upadającego podnosiły twoje słowa, a uginające się kolana umacniałeś. 4 rozdział i wiersz 4. Taką rolę powinny spełniać słowa chrześcijanina. I dwa krótkie fragmenty ze Strażnicy. Jeżeli możemy wypowiedzieć uprzejme, miłe słowo, które byłoby ku zbudowaniu, powinniśmy je wypowiedzieć, zamiast wyrażać się w sposób szorstki lub niegrzeczny. Musimy dostrzec, aby nauczyć się tej wielkiej lekcji w Szkole Chrystusowej, że z naszych ust, którymi chwalimy Boga, nie będzie wychodzić nic takiego, co by przyniosło szkodę dla braci lub dla kogokolwiek. Tak jak źródło nie może wydzielać wody słodkiej i gorzkiej, tak i my nie możemy być obrazem miłego Syna Bożego, a ani możemy nadawać się do Królestwa, dokąd mamy takie dwoiste usposobienie. Tyle komentarz ze Strażnicy. Jeszcze raz ten werset Jakuba 3:2. Jeśli kto nie upada w słowie,
ten jest doskonałym mężem. Upadanie w mowie, mówienie rzeczy złych, to błąd, który najłatwiej na świecie popełnić. Obrażanie drugiego człowieka, a co ważniejsze, grzeszenie przeciwko Panu, wychodzi z ust na długo przedtem, nim ręka wyciągnie się w złym uczynku. Jak się zdaje, werset ten stwierdza, wszystkim nam łatwo jest uchybiać własnym językiem. Nie ma tak łatwego grzechu i tak poważnych jego następstw, jak grzech języka. Jak wiele w naszym życiu zależy od słów. Słów, które przeradzają się w czyn dobry lub zły. Słów, które mogą motywować do wzniosłych czynów. Słów, które mogą skierować człowieka na złą drogę. Każdy zgodzi się, że język wywiera o wiele większy wpływ, bądź dobry, bądź też zły, aniżeli jakikolwiek inny członek ciała. Wiele razy daje się zauważyć, że język jest więcej czynny jako narzędzie złego, aniżeli dobrego. Burzy on budowę wiary, zamiast ją wzmacniać, sieje nasienie niezgody i niezadowolenia, zamiast sprawiedliwości i pokoju. Podczas gdy jest to prawdą, szczególnie między ludźmi światowymi, dzieje się to i między ludem Bożym. Przestróg mamy wiele w Piśmie Świętym. Już chociażby te słowa, które Paweł powiedział, Łukasz w dziejach zanotował, że pomiędzy was wejdą wilki. Zapewne ich nie tylko czyny, ale i mowa także nie była dla pokornych owiec budująca. Każdy powinien pamiętać, że jest do pewnego stopnia nauczycielem i że każdego dnia językiem swoim może służyć sprawie prawdy, sprawiedliwości i pokoju albo w równej mierze przynosić szkodę. Posłuchajmy drugiego komentarza do dzisiejszego tekstu. Nieprzyzwoita mowa to wszystkie słowa, które mają skłonność deprawować drugich pod względem fizycznym, umysłowym, moralnym i religijnym. Jest tak wiele takich mów, że powinniśmy być czujni, by przeciwdziałać ich wpływowi. Jako sól ziemi powinniśmy wyrażać tylko takie myśli, które mają przyprawiający, odżywiający i konserwujący wpływ na ciało, umysł i serce człowieka. Słowa są największą potęgą w świecie, a najpotężniejsze są te słowa, które wyrażają myśli Boże. Na ile to możliwe, używajmy naszego języka do wyrażania tylko boskich myśli. Przez to staniemy się błogosławieństwem dla każdego dobrze usposobionego serca. Tyle drugiego komentarza. Jak wiele w naszym życiu zależy od słów. Wypowiadane słowa wędrują do głowy, serca, następnie przeradzają się w czyny. Współczesnemu człowiekowi wydaje się, że sam potrafi rozwiązywać własne problemy. Od niemal dwóch stuleci, gdy wynalazki zaczęły zachwycać i oszałamiać, wydawało się, że ludzkość czeka istotnie złoty wiek. Patrząc teraz na chłodno poprzez ludzkie samolubstwo, niemal każdy dostrzega, że ów wiek, zamiast być wiekiem rozumu, stał się wiekiem chciwości i niepohamowanej pazerności. I ten werset, który już w części padł, z obfitości serca usta mówią. W Ewangelii Łukasza i Mateusza są zapisane. Z obfitości serca usta mówią. Co mówią? No, takie słowa, czym są serca przepełnione. Jedne napełnione są dobrymi rzeczami, więc wdzięczne słowa z pewnością padają. A zły człowiek właśnie będzie wypowiadał także, być może i słodkie słowa, ale z zamiarem szkodzenia, jak wcześniej powyżej powiedziałem. Jako niedoskonali, żyjąc w złym i zdegradowanym świecie, niemożliwe jest być doskonałymi w słowie lub w uczynku i w niczym nie uchybiać. List Jakuba, 3:6. Język jest wśród naszych członków swoistym światem nieprawości. Kala on całe ciało i rozpala bieg życia. Przykład współczesny podaje, i język jest jak ogień, to cały świat zepsucia. Spośród wszystkich części ciała on najbardziej hańbi człowieka. No nie sposób nie zgodzić się z takim rozumowaniem. Psalm 141:3. Psalmista mówi, Panie, połóż straż ustom moim,
strzeż drzwi i warg moich. No, doskonale sobie zdawał sprawę, że można zabijać nie tylko mieczem, ale słowa także są ostre. Zdanie z komentarza. Dopomóż mi Boże, bym umiał milczeć w czasie właściwym. Bo każdemu by się przydało zastosowanie tej reguły. Apostołowie w swoich listach wzywają do panowania nad językiem. Nic nie jest warta pobożność człowieka, który nie trzyma języka na wodzy. Jeszcze raz list Jakuba, 3, rozdział, wiersz 5. Język jest małym członkiem ciała, a jednak wielce się przechwala. Oto jakże małego ognia trzeba, żeby podpalić jakże wielki las. Tak. Czasami jedno, dwa, trzy słowa nieopatrznie wypowiadane, a jakże wielką krzywdę mogą uczynić. Piotr zacytował myśl z psalmu. Pierwszy list Piotra, 3, rozdział. Od wiersza 10 do 12. Kto bowiem chce miłować życie i oglądać dni szczęśliwe, niech wstrzyma język od złego i wargi, aby nie mówiły podstępnie. Jeszcze jeden fragment ze strażnicy. Hiob pośród największych swych utrapień był bardzo uważny, aby nie zgrzeszył wargami. On wiedział, że słowa jego byłyby użyte przez Boga za wskazówkę jego serca. Był więc bardzo ostrożny, aby swe serce i swój język utrzymać w dobrym stanie, mówiąc, dobre przyjmujemy od Boga, czy nie mielibyśmy przyjmować i złego, czyli nieszczęść i utrapień ku ćwiczeniu lub ogładzeniu. Pan dał, Pan wziął, niech będzie imię Pańskie błogosławione. Nie było ducha buntu w tym sercu, z którego obfitości wypływały takie słowa poddania, cierpliwości i wiary pod naciskiem srogiego doświadczenia. Pomimo, że nie rozumiał dobrze, dlaczego boska mądrość na takie dozwalała. Psalmista wkłada do ust poświęconego i wypróbowanego ludu Bożego te słowa mocnego postanowienia. Rzekłem, będę strzegł dróg moich, abym nie zgrzeszył językiem swym. Włożę mundsztuk. To stary przykład właśnie tak podaje, nazywa wędzidła. W usta moje, póki niepobożny będzie przede mną, który kusi i drażni sprawiedliwego. No i werset na koniec. Przypowieści Salomona, 21 rozdział, wiersz 23. Kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Bardzo ładne słowa, a więc żeby w życiu jak najrzadziej z tego powodu może się czerwienić, właśnie starajmy się zastosować do tych myśli, wersetów tego, kto pilnuje swoich ust i swojego języka, uchroni swoją duszę od niejednego niebezpieczeństwa. Niech i to będzie przestrogą także dla nas i ta dzisiejsza lekcja. Dziękuję.